Grabiecki Henryk, mieszkam w Białośliwiu, zajmujemy się pszczołami. Robimy taki projekt wspólnie z firmą pszczelarium.pl. Realizujemy projekt Pasieki Miejskie. No i instalujemy pszczoły na dachu galerii, w tym wypadku akurat. Mam na imię Róża Rolbiecka. Jak tym pszczołom tutaj w centrum Piły właściwie? No mamy nadzieję, że tu im będzie dobrze. Jednak trochę pożytku widzimy tutaj z dachu jest. Czy prowadzenie pasieki na dachu centrum handlowego różni się jakoś od prowadzenia pasieki w naturze? Szczerze powiem, że jest to nasz pierwszy projekt, pierwsza taka inwestycja, aczkolwiek widzimy na ten moment, że nie odbiega to w niczym w prowadzeniu tradycyjnej pasieki. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się w tym roku, że chyba nawet lepszy efekt tutaj mamy. Zdarzają się obawy, że no fajnie, lubimy miód, ale pszczoła też ma żądło. Oczywiście pszczoła ma żądło i tak dalej, ale musimy pamiętać o tym, że pszczoła jest takim owadem, który jeśli nie ingerujemy w jej jakieś tam otoczenie bezpośrednie, to ona naprawdę nam nic nie zrobi. Jakieś komentarze pojawiające się, że a, bo tam pszczoły blisko, bo lodziarnia, bo miodziarnia, pszczoły nie lecą na żadne lody, nie lecą do żadnych napoi. Tylko do kwiatów. Tak, generalnie latają tylko do kwiatków. Na takich rzeczach, o których wspomniałem, pojawiają się z reguły osy. I bardzo często wielu ludzi nie potrafi tego rozróżnić i dlatego są takie sytuacje. Aczkolwiek nie zapomnijmy o tym, że jest to owad, który posiada to żądło i może zdarzyć się sytuacja, że gdzieś tam no zaliczymy takie żądełko, nie? Ile tutaj jest uli? Tutaj mamy 3 rodziny. A ile pszczół jest w ulu? No w sezonie 50-60 tysięcy. Czy to jest jakiś, no może nie specjalny, ale gatunek pszczół, którym dobrze żyje się w mieście? Czy są pszczoły, które lepiej sprawdzają się w mieście? No szukamy raz gatunków pszczół, które no, będą dla nas wygodniejsze w prowadzeniu, mniej rojliwe, bardziej miodne. No tak jak z innymi rzeczami, nie? No, samochodu też szukamy, który jest dla nas lepszy, wygodniejszy i przyjemniejszy, tak? A te pszczoły stąd, wiecie, dokąd latają? Znaczy, pszczoła lata w obrębie 2 km efektywnie. Ona poleci 3 i 4 km, jeśli będzie brak pożytków, ale efektywne loty to jest taka odległość do 2 km. Trudno nam określić dokładnie, w jakie miejsca latają pszczoły. Myśleliśmy przez wiele lat, że pszczoły stojące na jednym pasieczysku, jeśli okazuje się, występuje naturalny pożytek, że latają wszystkie w jedno miejsce. Nieprawda. Od 2 lat wiemy o tym, że tak się nie dzieje, z tego względu, że poławiamy też pyłki pszczele i na przykład mieliśmy doświadczenie tego typu, że pasieka stojące 10 uli w jednym miejscu, przyjeżdżamy wieczorem, zbieramy pyłek i w każdym ulu jest całkowicie inny pyłek, o innym kolorze i tak dalej. To był dla nas ewenement i to świadczy o tym, że pszczoły na pewno nie latają w jedno miejsce. Pojawiają się też takie obawy, no, że miasto, wiadomo, zanieczyszczenia. Jak to jest z tym miodem z pasiek miejskich? Z informacji, które otrzymaliśmy od kolegi z pszczelarium, oni robili badania na temat zanieczyszczeń w miodach i okazuje się, że miody miejskie mają o wiele mniej zanieczyszczeń niż miody pozyskiwane na terenach typowo uprawowych, na przykład gdzie są sady i tak dalej. A z czego to wynika? Myślę, że wynika to ze stosowania środków chemicznych.
To co, zakładamy woalki i ruszamy do pszczół. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie.